środę, 14 czerwca, w zakładzie optycznym Breinach w Dzierżoniowie odbyło się spotkanie z mistrzem świata stylizacji i makijażu Olafem Tabaczyńskim. Wszyscy zainteresowani mogli bezpłatnie skorzystać z doradztwa tego wyjątkowego fachowca, który na miejscu pomagał dokonać optymalnego wyboru oprawek okularowych. Poznaliśmy się z panem Olafem 2 lata temu na spotkaniach optyków zrzeszonych w Krajowej Rzemieślniczej Izbie Optycznej. I tam pan Olaf miał swoje wykłady. Uczestniczyliśmy w tym. No i naprawdę, to jest sama wiedza i klasa sama w sobie. Kontaktowa osoba. No i bardzo nam pomógł. Wydawać by się mogło, że tyle lat pracuję w zawodzie. Myślałam, że już dużo wiem, a jednak jeszcze mogę się wielu rzeczy dowiedzieć. Ma taką łatwość przekazywania swojej wiedzy i swoich umiejętności, że klienci po prostu otwierają oczy. Klientki po metamorfozie u Olafa Tabaczyńskiego szybko znalazły to, czego od dawna szukały. Okazuje się, że to jest mój kolor, tak? Tutaj za radą pani troszeczkę rozjaśnię włosy i myślę, że wtedy będzie wszystko grało. To jest taki najważniejszy dodatek dla kobiety w urodzie. Samemu jest troszeczkę trudniej. Taka pomoc takiej osoby, prawda, takiego pana Olafa, którego ja poznałam, jest to takim większym potencjałem odnalezienia sobie dla siebie możliwości oprawek, prawda? Przy pomocy tych kółek pan Olaf pomagał nam dobrać oprawki, tak? Przymierzałyśmy te kółeczka do swojej twarzy i tutaj po tej palecie kolorów, pewnie pan Olaf to lepiej będzie umiał wytłumaczyć, można było się zorientować, która oprawa kolorystycznie pasuje nam do naszej urody, do naszej twarzy. No i u mnie tak te kolorki wyszły, że takie jesienne, albo takie właśnie różowo-granatowo-fioletowe, że to są najlepsze kolory do mojego typu urody. Niewątpliwie okulary zyskały na znaczeniu i pewnie nadal będą zyskiwać. To, czym się zajmuję, to oczywiście między innymi stylizacja opraw okularowych, a zajmuję się stylizacją całej sylwetki, całej osoby. Elementy jak okulary, biżuteria, zapachy powinny zawsze do nas pasować. Wtedy tak naprawdę mamy możliwość indywidualnego takiego wypowiadania się również na forum publicznym właśnie w sposób stylistyczny. I temu służy właśnie stylizacja opraw, żeby dobrać, jak pan wspomniał, do kształtu twarzy, do kształtu głowy. Można dobierać okulary również pod względem kolorystycznym, do pigmentacji skóry. Można dobierać również pod względem temperamentalnym. Jest to niezwykle istotne, ponieważ każdy z nas tak naprawdę bardzo często ma ochotę czuć się dobrze we własnej skórze, żeby nie było tak, że jesteśmy przebrani, tylko ubrani w tę oprawę. Wtedy wydaje się, że ma to sens. Drodzy Państwo, zapraszam do zmian. Ja ukułem na swoją 40, to było parę lat temu, takie określenie, nie ma rozwoju bez zmian. W związku z tym, jeżeli chcemy się rozwijać, musimy zmieniać nasze przyzwyczajenia. Rozumiem, że bardzo często raz powzięte decyzje stanowią pewien punkt odniesienia, ale często w kolejnych decyzjach jest on krokiem bardzo bliskim do tego pierwotnego. Dlatego upływający czas, zmiany, nasz sposób życia, nasze idee życiowe zmieniają się również. Stąd myślę, że oprawki okularów powinny być tożsame z tymi zmianami. Dlatego warto odejść, nawet jeżeli wrócimy za jakiś czas do tych pierwotnych wyborów, na chwilę od nich odejść po to, żeby zobaczyć, czy czasami nie czas na zmianę. Wszyscy, którzy nie mieli możliwości odwiedzenia zakładu optycznego Breinach w Dzierżoniowie w minioną środę, mogą spotkać się z Olafem Tabaczyńskim już 21 czerwca w Bielawie w zakładzie optycznym Breinach na osiedlu Włókniarzy. Konsultacje i doradztwo jest bezpłatne, więc warto z tego skorzystać. Rejestracja pod numerem telefonu 74 833 35 11.